No słuchajcie, jeszcze zanim wam nagram film dla wspierających w pełni, to zobaczcie, tu już kupiłem graty, simmeringi nowe, nowe łożyska, nowe nakrętki, bo będą potrzebne też. Zaraz się zabiorę do przygotowywania. Tutaj jeszcze są podkładki, też będą potrzebne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz ciekawa, słuchajcie, to już będzie film ogólnodostępny. Będziemy robili wymianę świateł. Linka jest jeszcze do czerwonej. Obrotomierz do czerwonej i napęd linki tak samo, z tym, że to jest taki, wiecie, ten po prostu potocznie nazywany chińskim. Mam nadzieję, że będzie dobry. No i jeszcze kupiłem ten... O, widzicie? No. Kupiłem jeszcze, słuchajcie, właśnie ten do zegara motogodzin, ponieważ mi brakował. I teraz będę ten mocowanie takie, że będę mógł ten zegar zamontować. Zapraszam na film. Witajcie, prace trwają, idzie tam glebogryzara jak złoto, była mała awaria, ale poradziliśmy sobie. Natomiast zobaczcie, co tu znalazłem. Ropucha, niestety nie wiem, co to za gatunek, ale dosyć pokaźna. Zobaczcie, dłoń i tej wielkości zwierzę, całkiem ładne, na pewno pożyteczne, krzywdy mi tutaj na polu nie zrobi żadnej. A ważne, bo na pewno wyżera wszelkiej maści robale i robactwo, także to pasuje. Była mała awaria, ale poradziliśmy już tam, Jarkowi trochę pomogłem. Nie wiem, co tam, chyba coś znowu. Zaraz zobaczymy, co. Co tam się stało? Wcześniej do zrobienia jej, a ją położyłem na traktor. Aha, i teraz krzywo leży. Teraz nie dociska i dlatego nie mieli. Aha. To opuść ją, ja ją odkręcę. Już mogę? O ty kurde! Możesz ty! Dobra, czekaj. No. Dobra. Odkręcić ją, tak? Nie, to zostaw, zobaczymy efekt. Stykniesz się jeszcze? Dobra, już chyba dosyć. Poczekaj chwilę. No dobra. A wiesz co? A rusz troszeczkę do przodu. Troszeczkę. Tak, centymetr. A do tyłu? O, dobra. Czekaj. Git? Będzie? To wyłącz wałek. Już?
Dobra. Żyje. I na ryby jak będziemy jechać i do gleby. A tutaj jeszcze ten kawałeczek. W sumie on nie ma żadnego znaczenia takiego gospodarczego dla mnie, ale żeby chwastów po prostu nie było. Je trzeba maksymalnie tępić, ograniczać po prostu i wywalać zewsząd skąd są. A w przyszłości tu zrobimy drogę bliżej tego lasu. Tą bańkę się wypierniczy i po prostu tu będzie, a to jeszcze pójdzie do zaorania i tędy będzie bliżej do jazdy. No. Owszem, dużo, ale moim zdaniem pod warzywa to jest kosmos. Także ta maszyna na pewno będzie tutaj długo pracowała. A jak tam, niech będzie. O, już kawałek poszło. Żebyś drogi nie zmielił. Ładnie wymieliło. Elegancko. No, mało brakowało. Zobaczymy jeszcze tutaj. Widzicie, no i przez ten parę dni, ja wiem, że to chcecie co innego, różne filmy i tak dalej, ale takie jest życie, taka jest praca i ja tutaj nic niestety nie mogę na to poradzić, bo nie ma tak, żeby się codziennie czymś innym zająć, dopóki się nie skończy tego, nie? O,
A tutaj mam tą brzozę wywaloną, co ją wiatr załatwił. Jeszcze tutaj zobaczę Jarkowi, czy czegoś nie ma. Jakiegoś niespodzianki. To zmieli na luzie. Tutaj jest czysto. Tu śmiało może rębać. Śmiało może rębać. Tu próchno. Kurczę, nie mam czasu tu łazić, bo muszę robić robotę. Jeszcze tutaj przejdę kawałeczek i spadam. Bo dnia ubywa, a ja jeszcze bez śniadania wyszedłem. To wiecie, jak to jest. Jak mówił imcz pan Zagłoba, w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą. Święte słowa. Tu trzeba jeszcze te gałązie. Resztę tu pomieli, nie wiem, jakoś musi wybrać drogę. To zmieli. O, widzicie? I takie próchna. Nie ma żartów, te krzaki wszystkie muszą stąd wyfrunąć.
pójdziemy teraz stamtąd, no i dobry pomysł. Dobra, taka robota. Ja wracam do swojej i widzimy się wkrótce. Cześć. Słuchajcie, zanim wyjadę, to znaleźliśmy jeszcze taki duży pniak. Ja pamiętam, że tu była taka kępka 3 albo 4 brzóz. Mrowisko się tu zrobiło i to praktycznie jest próchno całe zeżarte, więc spróbujemy to zmiażdżyć. Nie ma tu nic twardego absolutnie, tak żebym jakieś miał obawy o maszynę. Także pójdziemy tutaj od tych brzózek. Kurde, temu wszystko. I w tą stronę tu między krzakami, żeby to wszystko ogolić ile się da. I tyle. O, tam też widzę, że jakieś pniaki. No, ten jest jeszcze twardy jakiś taki, widać. Ale też dostał. To jeszcze w tym roku zgnije. Dobra. Jadę, bo szkoda czasu. Tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i zapraszam do następnego.